Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku wideobloga w Koloradce. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami filmem, który myślę bardzo dobrze koresponduje z tym, co aktualnie w Polsce się dzieje. Serdecznie witam i zapraszam. Na początku chcę zaznaczyć, że nie będę odnosił się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i do całej tej sytuacji z aborcją. Jeżeli chcecie znać moje zdanie i to, co mam do powiedzenia na temat aborcji, to odsyłam do filmu, do komentarza do filmu Nieplanowane, link w opisie. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć, czy odnieść się do tej sytuacji, w której kościoły są atakowane, wypisywane są różne hasła na kościołach, pojawiają się zjawiska czy wydarzenia, które do tej pory nie miały miejsca i w sercu katolika, w sercu osoby wierzącej pojawia się dużo pytań, dużo wątpliwości, jak w tej sytuacji się zachować, jak postąpić. I chcę się najpierw odnieść do filmu Popiełuszko, Wolność jest w nas, film o błogosławionym księdzu Jerzym, a potem odnieść się do konkretnych fragmentów Ewangelii, które są czy mogą być dla nas światłem w tym, jak na daną rzeczywistość, na to, co się aktualnie dzieje w naszym kraju, popatrzeć. Nie chcę się skupiać na walorach estetycznych tego filmu czy na grze aktorskiej, natomiast na takich kilku elementach, z których możemy coś wziąć dla siebie na to, co się obecnie dzieje, bo ksiądz Jerzy żył w tych czasach i przeżywał swoje kapłaństwo i powołanie w momencie bardzo burzliwym dla historii naszego kraju, gdzie stanął po stronie uciskanych, stanął po stronie cierpiących i towarzyszył tym ludziom, w których też rodziło się pytanie, jak odnaleźć się w tej sytuacji, jak postąpić, jak odpowiedzieć na to zło, które się dzieje, jak odpowiedzieć na przemoc, czy walczyć, czy odpowiadać przemocą na przemoc, czy uciec, czy się schować. I ksiądz Jerzy swoją postawą pokazywał całym swoim życiem, że można zło dobrem zwyciężać, że to jest przesłanie Ewangelii i że to jest przesłanie, które jest najbardziej aktualne i najbardziej adekwatne do danej sytuacji. Przypominam sobie taką scenę, gdy ksiądz Jerzy tym, którzy go śledzą, tym, którzy są, można by powiedzieć, jego przeciwnikami, którzy chcą dla niego zła, przynosi im gorącą herbatę w nocy, gdy oni stoją pod jego oknem i czego podsłuchują, czego śledzą. I to nie był jakiś teatralny gest, ale wyraz ludzkiej troski, wyraz ludzkiej miłości. Też liczne rozmowy, które są ukazane w tym filmie, jak ludzie zmagają się z tą sytuacją, jak ksiądz Jerzy próbuje w tych momentach odkrywać, co Jezus by zrobił w danej sytuacji, jaka jest ewangeliczna postawa. I też film ukazuje, że to nie była dla niego taka łatwa postawa, że to był taki święty z obrazka, którego nie dotykało ludzkie cierpienie, który jeszcze bardziej cierpiał jako wrażliwy na cierpienie, jako wrażliwy na doświadczenie ludzkiej krzywdy, że to też go dotykało, ale z godnością potrafił w tym trudnym czasie żyć, funkcjonować, dawać siebie innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za co? Nadużywanie wolności sumienia. Paragraf 194. To na wieki wieków. Mam nadzieję, że na krócej. Jak wiemy, ksiądz Jerzy został zamordowany. Zginął śmiercią męczeńską. Jest męczennikiem. Oddał swoje życie za to, w co wierzył, za tego, w którego wierzył, za wartości, którym pozostał wierny. I jego postawa pokazuje ewangeliczną postawę, której uczy nas Jezus. Że wobec przemocy, wobec zła, nie jest dobrą postawą odpowiadanie przemocą na przemoc, ale też nie jest dobrą postawą uciekanie, chowanie się, totalne unikanie. Natomiast jest trzecia droga, droga, którą wyrażają te słowa zło dobrem zwyciężaj. I angielskie słowo, które to określa, myślę, fajnie to też oddaje, non-violence, czyli postawa, w której nie ma przemocy, przemocy wobec innych, ale także przemocy wobec siebie. I tu chciałbym się odnieść do kilku fragmentów Ewangelii, a dokładnie czterech albo pięciu, zobaczymy. Fragment, który mówi o nadstawieniu drugiego policzka. I ten fragment często interpretujemy w ten sposób, że my, katolicy, chrześcijanie, mamy dać się bić.
Ale gdy czytamy w komentarzu biblijnym, pójdę po ten komentarz. Mateusz 5, 39. Uderzenie w prawy policzek starożytni uważali za najwyższą zniewagę, oprócz spowodowania poważnych fizycznych obrażeń. W wielu kulturach czyn ten umieszczano obok takich praw jak oko za oko. W żydowskim i rzymskim prawie można było z tego powodu wszcząć postępowanie przeciwko napastnikom. Więc Jezus, mówiąc o tym, żeby nadstawić drugi policzek, nie mówi o tym, żeby dać się bić, żeby dać się cały obić, ale mówi: nie dam się krzywdzić w ten sposób. Nie pozwolę się w ten sposób obrażać. Nie odpowiadam przemocą na przemoc, nie atakuję, ale też nie uciekam. Nadstawienie drugiego policzka to jest to, co wyraziło się później w postawie Jezusa, który został uderzony w twarz właśnie i mówi: jeżeli powiedziałem coś złego, to mi to wykaż, co złego było, a jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Ważne, aby to dobrze rozumieć. Postawa wybierania dobra, powstawa bez przemocy. Drugi fragment to ten, gdy Jezus jest przed Piłatem i mówi o tym, że królestwo Jego nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. Gdyby królestwo Jezusa było z tego świata, to przed kościołami staliby aniołowie z mieczami i odpędzaliby tych wszystkich, którzy kościoły atakują. I też ten fragment z Ogrójca, gdy Jezus zostaje pojmany i Piotr wyciąga miecz i odcina ucho jednemu ze sług. Jezus zatrzymuje: nie, nie rób tak, to nie jest droga. To nie jest ta droga, którą mamy iść. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Myślę, że to też jest dla nas bardzo jasne, bardzo wyraźne światło. I w końcu słowa Jezusa, który mówi: skoro mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Że nie ma co się dziwić, że pojawią się prześladowania, że nie wszyscy zrozumieją przesłanie Jezusowej Ewangelii. Ja nie chcę teraz wchodzić w to, czy to przesłanie Ewangelii jest w pełni ukazywane, czy rzeczywiście nie ma zaniedbań, bo one są, zaniedbania w dziedzinie ewangelizacji, katechizacji. Trzeba się naprawdę mocno uderzyć w piersi i zastanowić, co ta dana sytuacja, to co się dzieje, mówi nam o stanie naszego Kościoła, stanie naszej wiary. Ale jednocześnie nie dziwmy się temu, że jeżeli wyznajemy wiarę, przyznajemy się do Chrystusa, to spotkają nas w związku z tym nieprzyjemności, a także prześladowania. O tym powiedział Jezus. Gdy czytamy Ewangelię, gdy próbujemy spojrzeć na daną rzeczywistość ewangelicznie, to jest to jak busola, jest to jak kompas, jak taki GPS, który nam pokazuje, w którą stronę iść, jak się w tym wszystkim nie pogubić. Myślę również, że daną sytuację możemy potraktować jako szansę do takiego bardzo poważnego namysłu nad tym, w jakim stanie jest nasz Kościół, jak wygląda nasze duszpasterstwo, właśnie katechizacja, ewangelizacja. Mam nadzieję, że uda nam się ten kryzys czy tą sytuację wykorzystać ku dobru, ku temu, aby z tego wyciągnąć mądre wnioski na przyszłość. Jeszcze jeden fragment, który stanowić może swego rodzaju podsumowanie i takie mocne światło dla nas, to fragment z ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Niech te pięć fragmentów, niech film Popiełuszko, Wolność jest w nas, będą dla nas światłem w tym trudnym, kryzysowym czasie, abyśmy byli ludźmi wprowadzającymi pokój, dzielącymi się miłością, odpowiadającymi dobrem na zło. I chcę zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie modlitwą franciszkańską. Zapraszam teraz do tego, aby w swoim sercu obudzić pragnienie pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, uczyń z nas narzędzia swojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje rozłam, prawdę tam, gdzie panuje błąd, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.